Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na koncercie inaugurującym 19 już Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. Festiwal ten od ponad 3 dekad zajmuje niezwykle istotne miejsce na kulturalnej, artystycznej mapie Śląska. Promuje bowiem muzykę nową, zwłaszcza tych twórców i w interpretacjach tych wykonawców, którzy związani są z naszym regionem. Dzisiejszy koncert w pełni należeć będzie właśnie do kompozytorów śląskich, przedstawicieli różnych generacji tzw. Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej, a ich indywidualny język muzycznej wypowiedzi możecie Państwo poznać na przykładzie pieśni. Rozpoczniemy od kontemplacji Edwarda Bogusławskiego, niezwykle znaczącej postaci nie tylko dla naszego lokalnego środowiska muzycznego, ale dla całego polskiego życia artystycznego. Urodził się on w 1940 roku w Chorzowie, zmarł 17 lat temu w Katowicach. Ukończył studia z zakresu teorii muzyki oraz kompozycji pod kierunkiem Bolesława Szabelskiego w obecnej Akademii Muzycznej w Katowicach, a wówczas Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Potem zgłębiał swój warsztat i doskonalił go w Wiedniu pod kierunkiem Romana Haubenstocka-Ramatiego. Już od roku 1963, czyli rok przed uzyskaniem dyplomu z zakresu teorii muzyki, wykładał w swojej macierzystej uczelni. Między innymi kompozycję właśnie. Współpracował też z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Częstochowie oraz filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wśród wielu znaczących funkcji, jakie pełnił w czasie swojej kariery pedagogicznej i artystycznej, warto wymienić między innymi funkcję prezesa katowickiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich, głównego organizatora Śląskich Dni Muzyki Współczesnej. Jego utwory były wykonywane tak w kraju, jak i poza jego granicami, między innymi w Anglii, Belgii, Holandii, Niemczech, Portugalii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Kontemplacje na sopran i fortepian to 3 pieśni, które zostały napisane do fragmentów wiersza Róża II Mieczysławy Buczkówny, żony Mieczysława Jastruna, o której stylu Ryszard Matuszewski pisał następująco. Uprawia ona lirykę refleksyjno-nastrojową o dyskretnych środkach ekspresji i epigramatycznej zwięzłości stylu, utrwalającą w formie lirycznej miniatury ulotne, spostrzeżenia i doznania, zwłaszcza miłosne, osadzone w realiach codzienności. Opis ten doskonale koresponduje z wyrazem, jaki nadał treściom wybranych fragmentów Edward Bogusławski. Pieśni charakteryzuje bowiem ascetyczny wyraz, subtelność kolorystycznych barw, a dzięki nim emanują one pewną aurą tajemnicy, być może nawet mistycyzmu. Kontemplacje powstają w roku 1969. Warto tutaj podkreślić, iż... Kontemplacje powstają w roku 1969. Warto tutaj podkreślić, iż jest to czas wielu sukcesów kompozytorskich Edwarda Bogusławskiego, między innymi w latach 1966, 1970 i 72 był laureatem konkursu kompozytorskiego imienia Artura Malawskiego w Krakowie, a w roku 1971 został dostrzeżony na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, otrzymując wyróżnienie za swój koncert na obój i orkiestrę. Jako drugie w kolejności zabrzmią pieśni Józefa Świdra, pianisty, kompozytora urodzonego w Czechowicach-Dziedzicach w 1930 roku, zmarłego w Katowicach 6 lat temu. W obecnej Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego, wówczas powtórzę, Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, studiował on aż 3 kierunki. Teorię muzyki u profesora Adama Miczy, fortepian u profesor Stefanii Alinówny oraz kompozycję u profesora Bolesława Wojtowicza. Swoje umiejętności doskonalił również w Rzymie, w Akademia di Santa Cecilia u Gioffredo Petrasiego. Swoją pracę na Akademii rozpoczął w roku 1952 i kontynuował ją nieprzerwanie aż do roku 2006. W
W czasie swojej kariery, tak artystycznej, jak i pedagogicznej, pełnił w murach Katowickiej Akademii funkcję m.in. dziekana, kierownika katedry oraz prorektora tej właśnie uczelni. Do grona jego wychowanków należy szereg bardzo cenionych dziś kompozytorskich nazwisk, m.in. Aleksander Lasoń, Andrzej Dziadek, Wiesław Cięciała oraz Jarosław Mamczarski. Warto tutaj również wspomnieć, iż profesor Świder współpracował z Uniwersytetem Śląskim, filią w Cieszynie, oraz podyplomowym studium chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I właśnie spośród jego spektakularnego, bardzo bogatego dorobku, to właśnie twórczość chóralna jest szczególnie ceniona wśród krytyków i wykonawców. Wielokrotnie sami wokaliści potwierdzają, iż utwory te są w sposób wyjątkowo wygodny, komfortowy, napisane dla głosu ludzkiego, pokazując równocześnie jego wyjątkowe walory. Kompozytor potrafił w znakomity sposób wykorzystać możliwości, jakie głos ludzki stwarza, pozostawia kompozytorowi. Dziś usłyszymy, można powiedzieć, że utrzymane w pewnym impresjonistycznym kolorycie bardzo intymne chamber music, 6 pieśni do słów Jamesa Joyce'a na baryton i fortepian. Cykl powstał w latach 80., a w taki sposób charakteryzuje go profesor Jolanta Szulakowska-Kulawik, autorka monografii poświęconej kompozytorowi. Pisze ona, iż cykl nacechowany jest refleksją o zmienności i ulotności uczucia miłosnego, zawodnego i mającego swoje znaczenie także w otoczeniu przyrody, która rekompensuje bóle trudnej miłości. Jako ostatni w pierwszej części koncertu usłyszymy utwór autorstwa przedstawiciela najmłodszej generacji, tzw. Śląskiej Szkoły Kompozytorskiej. Mowa o utworze Strój Tomasza Bałcia. Jak pisze o sobie sam kompozytor, jest twórcą i pianistą śląsko-podlaskim, bowiem swoją edukację muzyczną rozpoczął w Goniądzu, kontynuował ją w Białymstoku, a później już związał swoje życie i działalność artystyczną z Katowicami. Podjął tutaj bowiem studia w klasie kompozycji profesora Eugeniusza Knapika. W ramach swojej edukacji konsultował się również z Szabloszem Esztenim i brał udział w warsztatach Forum IRCAMO. W jego dotychczasowej działalności centralne miejsce zajmuje muzyka wokalno-instrumentalna oraz elektroniczna, tworzona tak na potrzeby własne, jak i na potrzeby spektakli tanecznych i teatralnych. Jego kompozycje do tej pory można było usłyszeć m.in. podczas różnych wydarzeń organizowanych w Katowicach, Bytomiu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Pszczynie oraz Mielcu. Nierzadko sam kompozytor zasiada za fortepianem oraz za aparatem elektronicznym, wykonując partie w swoich własnych kompozycjach. Warto tutaj wspomnieć, iż jego utwór Strumień 1-1 na akordeon solo został 2 lata temu doceniony w 9. konkursie kompozytorskim imienia Zygmunta Mycielskiego, a twórca otrzymał tytuł laureata. W kręgu artystycznych zainteresowań Tomasza Bałcia znajdują się m.in. międzyzmysłowe wrażenia płynące z dźwięków oraz estetyki wykonawczej, a sam kompozytor uwielbia sięgać do modalności i po zabawę mediami. Komentarz kompozytorski Tomasza Bałcia dotyczący stroju, który już za chwilę Państwo usłyszycie. Utwór skomponowany został do słów ballady Bolesława Leśmiana pod tym samym tytułem. Powstał w 2016 roku jako wyraz inspiracji estetyką ludowego witalizmu. Punkt wyjścia stanowi w nim połączenie naturalistycznego, brudnego brzmienia oraz modalnej powabności melodii. Kompozycja, podobnie jak utwór Leśmiana, zawiera się w 2 czasowościach: opowieści o ekstatycznym doświadczeniu oraz uchwyconej poetycko-impresyjnej scenerii. Zatem, drodzy Państwo, inaugurujemy tym samym 19. Śląskie Dni Muzyki Współczesnej. Kontemplacje Edwarda Bogusławskiego, następnie cykl Józefa Świdra Chamber Music i strój Tomasza Bałcia. Wykonują Ewa Biegas, sopran, Maciej Bartczak, baryton oraz pianiści Grzegorz Biegas i Dagmara Niedziela. Serdecznie zapraszam do wysłuchania.
Thank you.
upon the yellow
Thank you.
Soft and treat her. Yeah.
Thank you.
Drugą część dzisiejszego spotkania rozpoczniemy od prawykonania. Będzie to kompozycja Adrianny Kubicy-Cypek od 2015 roku, studentki klasy kompozycji profesora Aleksandra Lasonia, a od tego roku doskonali ona również swoje umiejętności w murach Królewskiej Duńskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. W ramach programu Erasmus przez rok przebywała w Lyonie, studiując w tamtejszym Wyższym Konserwatorium Muzyki i Tańca. Jest laureatką wielu nagród na konkursach kompozytorskich zarówno o randze ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. W tym można wymienić drugą nagrodę w konkursie w Ostrawie. Była również finalistką konkursu kompozytorskiego imienia Tadeusza Berda. Zdobyła też trzecią nagrodę na międzynarodowym konkursie imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. To konkurs, który odbył się niedawno w Filharmonii Śląskiej. Jej kompozycje były wykonywane tak w kraju, jak i poza jego granicami. Pozwólcie Państwo, że odczytam komentarz kompozytorski dotyczący dzisiejszej premierowej kompozycji. Cykl sonetów na baryton i fortepian do słów Williama Shakespeare'a tworzą trzy niezależne sceny muzyczne, których emocjonalna narracja została narzucona przez moją interpretację tekstów. Nicią łączącą wszystkie części, poza jednorodnym językiem muzycznym i umieszczonymi przeze mnie autocytatami, jest dwoistość i dwuznaczność pojawiająca się w kilku kontekstach, dotycząca jednak najważniejszych tematów, które zawarł w sonetach Szekspir: miłości, piękna, moralności i tęsknoty. Pierwszy z sonetów, numer 20, zawiera w opracowaniu muzycznym kilka symboli, które korespondują z ukazaną w tekście fascynacją podmiotu lirycznego w stosunku do młodzieńca o pięknej i podwójnej naturze. Sonet 30 ukazuje z kolei dwoistość natury tęsknoty, w której wspomnienia czasu minionego, mimo iż są przyczyną goryczy, okazują się dla podmiotu lirycznego również kojące. Ostatnia część cyklu, sonet 40, jest skargą, jednoczesnym wyrazem desperacji i pogodzenia wobec odrzucenia, z którym mierzy się podmiot. Jest to mieszanka buntu, udręki, przebaczenia i mimo wszystko chęci ostatecznego pojednania. Kompozycje powstawały na przełomie 2019 i 2020 roku na prośbę mojego przyjaciela, któremu też cykl ten dedykuję. W sonetach sięgam po środki, nad którymi pracowałam w ciągu ostatnich lat. Są to elementy mojej gramatyki kompozytorskiej, parę zasad dotyczących doboru materiału muzycznego, tworzenia napięć harmonicznych i budowania formy. Wierzę, że tworzenie muzyki jest ciągłym poszukiwaniem balansu pomiędzy dwoma biegunami, które niezależnie od tego, jaką przybiorą nazwę, logiki i fantazji lub też konsekwencji i swobody, czy konstrukcji i organiczności, pojawiają się zawsze w kontekście moich dotychczasowych doświadczeń i stanowią wyraz mojego subiektywnego spojrzenia na świat. Następnie usłyszymy pieśni Władysławy Markiewiczówny, pianistki i kompozytorki urodzonej w roku 1900 w Bochni, zmarłej w Katowicach w 1982 roku. Kojarzona jest ona przede wszystkim ze światem wielkiej pianistyki, tym bardziej cieszy obecność jej utworów podczas dzisiejszego koncertu. Pozwolę sobie przypomnieć, że studiowała ona w konserwatorium w Krakowie u Seweryna Eisenbergera fortepian, a w zakresie historii muzyki i harmonii kształciła się u samego Zdzisława Jachimeckiego. W latach 20. podjęła studia w Berlinie kompozycji u Hugo Leichtentrita i fortepian u Bruno Eisnera. Po zakończeniu swojej edukacji w Polsce i Niemczech w roku 1929 objęła klasę fortepianu w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach, a do grona jej wychowanków należy wiele cenionych postaci dzisiejszej pianistyki, między innymi Andrzej Jasiński, Tadeusz Żmudziński oraz Lidia Kozubek. W jej dorobku twórczym znajdują się utwory oczywiście fortepianowe, ale również kameralne i pieśni, które stanowią bardzo ważny element jej kompozytorskiej spuścizny. Warto tutaj również zwrócić uwagę na repertuar koncertowy Władysławy Markiewiczówny. Miała, rzecz jasna, ona w swoim repertuarze wielkie dzieła literatury pianistycznej doby
klasycyzmu i romantyzmu, ale wielką uwagę przywiązywała do muzyki nowej, między innymi Debussy'ego, Scriabina oraz Schönberga, a szczególne miejsce w jej programach koncertowych zajmowała muzyka Szymanowskiego, Paderewskiego, Niewiadomskiego czy Lutosławskiego. Była również cenioną kameralistką, jako pianistka towarzyszyła między innymi Stanisławie Korwin-Szymanowskiej. Jeżeli chodzi o estetykę, którą proponuje w swoich pieśniach, sięga ona do inspiracji muzyką ludową, a jej dzieła można przypisać do nurtu neoklasycznego. Usłyszymy trzy wybrane pieśni. Będzie to Sikoreczka, Obertas do słów Jarosława Iwaszkiewicza oraz Obudź się z Księgi Psalmów w tłumaczeniu Leopolda Staffa. Dwie ostatnie pieśni powstały w roku 1944. Dzisiejszy koncert inauguracyjny zakończymy drugim prawykonaniem. Będzie to cykl pieśni Wojciecha Stępnia, urodzonego w 1977 roku, kompozytora, muzykologa i teoretyka muzyki, który z wyróżnieniem ukończył studia w zakresie obydwóch tych dyscyplin w klasie profesora Eugeniusza Knapika, jeżeli chodzi oczywiście o klasę kompozycji. Pracę doktorską z zakresu muzykologii napisał na Uniwersytecie w Helsinkach pod kierunkiem profesora Erro Tarastiego, a w roku ubiegłym otrzymał habilitację w murach swojej macierzystej uczelni. Od zeszłego roku jest wiceprezydentem Międzynarodowego Towarzystwa imienia Edwarda Grieg'a, a od ponad dekady jako pedagog związany jest ze swoją macierzystą uczelnią. W dorobku Wojciecha Stępnia znajdują się tak utwory orkiestrowe, jak i kameralne, churalne i właśnie pieśni. Ważnym momentem w karierze artystycznej tego właśnie twórcy było wykonanie w zeszłym roku jego opery Czarne lustro do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Można bowiem powiedzieć, iż był to ponowny debiut tego kompozytora. Powrócił on bowiem do twórczej aktywności po czasie, w którym skoncentrował się przede wszystkim na pracy badawczej związanej z przestrzenią muzykologiczną. Koncepcja cyklu, który dziś będzie miał swoją premierę, mowa o Five Letters to the Beautiful Night, do słów Rambo de Vaqueirasa, powstała już w czasie pracy nad wspomnianym dziełem operowym. Tekst stanowią wybrane przez kompozytora fragmenty poematów pióra tego jednego z najsłynniejszych średniowiecznych trubadurów, a ukryty w tytule Piękny Rycerz odnosi się do ukochanej poety Beatrice, żony Henryka Scarré. Cykl Wojciecha Stępnia ukazuje proces emocjonalnej walki, stanowi pewne studium uczucia. Pokazuje jego rozwój, ukazuje nieszczęście związane z jego platonizmem oraz wreszcie tragiczny koniec. Skazane jest bowiem ono od samego początku na klęskę, chciałoby się wręcz powiedzieć, że na pewną śmierć. Podmiotowi lirycznemu towarzyszy trudna walka wewnętrzna, toczy on bardzo silny, intensywny wewnętrzny bój. Nie bez powodu barytonowi towarzyszyć będzie viola da gamba, chociaż słowo towarzyszyć nie jest może tutaj najlepszym określeniem, pełni ona bowiem rolę znacznie ważniejszą. Wchodzi w dyskusję, komentuje i uśmierza ból jako wewnętrzny głos tego bohatera. Warto tutaj wspomnieć, iż Five Letters to the Beautiful Night powstał z myślą o konkretnych wykonawcach Macieju Bartczaku, barytonie oraz gambistce Justynie Młynarczyk, a źródłem inspiracji dla Wojciecha Stępnia była również muzyka angielska oraz ósma księga madrygałów wojennych i miłosnych Claudio Monteverdiego. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam na kolejne wydarzenia, które odbywają się podczas tegorocznej edycji Śląskich Dni Muzyki Współczesnej. A teraz już zapraszam Państwa na prawykonanie sonetów do słów Szekspira Adrianny Kubicy-Cypek, na wykonanie wybranych pieśni Władysławy Markiewiczówny oraz jeszcze jedno prawykonanie cyklu Five Letters to the Beautiful Night Wojciecha Stępnia. Spokojnego wieczoru. Thank you.
Thank you.
But if the while I think on thee, dear friend, all losers are restored, and so.
Presidius Graecinum Aliluele I kureczka świerguli, i kureczka świerguli. Wstoń, syneczku, dzień biały, wstoń, syneczku, dzień biały, i kureczka świerguli, świerguli. Wstoń, synaczku, dzień biały. Wstoń, synaczku, dzień biały. Thank you.
Be
beautiful night, beautiful night. Your love fails me night. Your love fails me. Your love fails me. And I'm back to mercy and simple grace. And simple grace. May God be you. May God be you as you have vanquished me. Your love fights me. Your love fights me. Love fights me. And I'm back, have mercy. And I'm back, have mercy. And simple grace, and simple grace. May conquer you, may conquer you as you have vanquished me. Your love fights me. Your love fights me, fights me, fights me. Your love fights me. Comforts me, your love delights me, and give me a child.
tardis me. Endis hardet. Endis hardet. Fair night, for whom I write this song with lyrics I don't know where to win us for your sake, or where the course, nor how to go, nor how to remain. So much your beautiful body, your body, your body, please, your body. Your body, please be your beautiful body, please be. Did I die if I see you? And I can see you. I feel to die. Company, but yours, fair night.
people